Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ale konstrukcję tu ktoś wywalił po zbóju, ale czemu tak? Chociaż tam i tak chyba nie ma nic ciekawego, więc jesteśmy w stanie wybaczyć. Patrzę. Nie, nic tam nie ma bardzo ciekawego, więc niech mu już będzie. O, jakiś reduktor. Zaraz go sobie popatrzę. Co to za polska mowa? Zaraz sobie na niego popatrzę. A co tu mamy pod nogami? Bo tak śrubami zapachniało. Ale nic jakoś tak bardzo ten. Nie, fałszywy alarm. Fałszywy alarm. Ładna pogoda dzisiaj. Jest rano, po 8:00. Więc jest szansa na całkiem dobre zbiory. Ale wiecie. Niekiedy też leje śnieg, sypie i można coś fajnego znaleźć. A niekiedy słońce świeci i ruchu nie ma. Ale ścisk, tak powiem wam, metr 60 on będzie miał. Tylko troszkę to skrzywiony. Wiem. Można po prostu stanąć i wyprostować. Tak, zdaję sobie sprawę, ale taki duży no nie jest mi bardzo do szczęścia potrzebny. Mam tam chyba dwa takie, w razie Niemca, jak to się mówi. Niech tak pozostanie. Tyle chyba na tym grubym. Walec był, więc cienki. A co na tym cienkim? Koszerka z takim śmiesznym tym. Nie wygląda, żeby to była samoróbka. No raczej nie jest to samoróbka, ale prześmieszne, żeby podjechać gdzieś. Nie wiem. Klippo. To jakoś starszej daty. Ciekawe, czy jeszcze nie aluminiowa. No, może być, że to jest aluminium. Także albo znal, o. Także bardzo, bardzo starej daty. Tutaj kolejna kosiarka. Jakiś taki dobrobyt. Wierterka. Grafit. O, widzę, że nasi byli. Coś było targane. Przystawka do celmy. Jako pilarka. Już kiedyś wziąłem i w sumie. Dobra, odpuszczę, bo tyle wam powiem, że odpuszczę, bo autentycznie kiedyś wziąłem, myślałem, że zrobię z tego nie wiadomo co, nie wiadomo jak, nie wiadomo po co i w końcu nie wiem, nie pamiętam nawet, czy ja to pchnąłem dalej, czy leży i czeka na lepszy pomysł. Rower crossa, tylko takiej starszej daty. I pewnie to był amortyzator, a od tamtego jest pewnie kierownica. O kurde. To chyba wszyscy poznają, co? Drzwi do maluszka, tylko takie trochę zmęczone życiem. No ten dół to tak wygląda, jakby to było, wiecie, jak szczerze, jak od ładeniwy. Jak kiedyś kupiłem ładeniwę, to właśnie tak wyglądał ten dół. Nie wiem. Coś tu? Jakaś maska, ale to nie będzie od malucha. To będzie od czegoś większego, dużo większego. Jest Golfa, coś takiego, o tej zielonej mówię oczywiście. Opa. Lepiej. Dużo lepiej. Silnik. Wygląda trochę jak pralki. Kopyto szewskie. Silniki. Trochę miedziuchy. Młoteczek. Znaczy, czy mnie nikt nie rozjechał, nie? Nikt. Wej. Ładniej to wyglądało z daleka. Dużo ładniej. A tak z bliższa to tak średnio. Zobaczę, ile ten silnik ma, jak ma gdzieś tabliczkę. Tabliczka ma pod tym, jak myślicie? O kurde, może mieć pod tym, bo to może być szybko obrotowy, bo teraz zobaczyłem, że on tutaj ma przekładnię. Tutaj wyjdzie jeden ten i tutaj wyjdzie drugi. O, tu jest lepota.
pisze Grunhain. ...1400 obrotów by tu napisali? I 1 amper poboru prądu? Czy 220 watów? No tak, no, około. Nie wiem. Na szybko się zastanowię, czy miałbym dla niego zastosowanie, czy nie. To raczej wezmę. Idźmy kapkę dalej. Koło aluminiowe. Od czegoś to było. Tu chyba nic. Jakaś ćwiara. Karnister. Teraz zerknijmy to pod tą blachą. Ładnie, ładnie. O, kolejny klient. Pięknie. Piękniuchnie. No to dobra, przepraszam, nie przeszkadzać. To przejdziemy to sobie razem tak troszkę szybciej. O matko, co tu się nie działo. Ale rozbiórka. Ale rozbiórka. Jakiś gwintownik, no jak zwykle musiał się trafić. Będzie jakaś calóweczka chyba. Tak coś na oko. Ja mi trochę zmęczony. Niech odpoczywa. Niech odpoczywa, bo już się dość narobił. Czy tu coś? Patrzę, patrzę. Na pierwszy rzut oka to nic, ale jeszcze to wrócę, tylko nie chcę, wiecie, nie chcę wam przedłużać, jakby nic się nie trafiło. O, wiertarka, wiertarka ręczna. To malutka. Klasyczek. Tam się cieszy. O. Gwoździki. Przejdźmy tam, do. O, ta hulajnoga, co ostatnio rozkminiałem. Widzę, że tu leży. I tu chyba nic. Aż się włączy, żeby wam coś pokazać. Znalazłem tutaj łyżkę, czy tutaj była rzucona, tak? I tak z daleka wyglądała jak srebrna. Myślę, no nie, nie wierzę. Srebrna łyżka. A z bliższa to jest po prostu Italii, LBL, coś takiego. Także... Sam bym się oszukał. Nie, no naprawdę, z daleka wyglądało jak srebro, a z bliższa to już nie jest srebro. Tutaj klema i to jeszcze wam chciałem pokazać, to była śmieszna sprawa. Aniołek. Także nawet ozdoby choinkowe się w ciepłe wakacje trafiły. O, jeszcze to były nity aluminiowe. Też oczywiście nieużywane. Ja mam, więc odpuszczę, chociaż to i tak dużo nie waży, ale na co mi 100 kilo nitów aluminiowych, tak? No dobra, to zaraz jeszcze tam pójdę. Tam jeszcze nie byliśmy i zobaczymy, co ten pan przywiózł na grubym. No i zobaczymy, co będzie w kolejnej scenie, bo na razie z tymi fantami to tak średnio. Dobra, po dłuższej chwili wiadomo, że tu naprawdę nic nie ma. Dobrze to przeorałem, ale stwierdziłem, że jeszcze, jak się nie zabije oczywiście, jeszcze tu wejdę, bo tak jakoś mnie tu ciekawi, co tu jest. Przynajmniej z daleka to ładnie wygląda. A z bliższa? Także tego. No z bliższa trochę gorzej, dużo gorzej. Nic tu nie ma z bliższa. Jeszcze tu może podejdę. Dobra, to zobaczymy, co będzie w następnej scenie. Także tego. Patrzcie, ile tu fantów wpadło z warsztatu jakiegoś. Zresztą celmę odłożymy, tą celownicę. Fajne imadło, co wam pokażę. Jest tu masa tego. Więc liczę, że coś się zaraz jeszcze trafi. Tutaj grzebania jest dobre pół godziny. Niestety nie mam tyle czasu, więc trzeba będzie się streszczyć. A wydaje mi się, że potencjał jest przeogromny.
tej kupce złomu. Przeogromny. Także żyjemy i kopiemy do dzieła. Dobra, coś tam okopałem, tylko znowu jest jakiś rozładunek, znowu coś tam się dzieje. Więc wam za chwilę pokażę, albo na podsumowaniu. Jeszcze przejdziemy na szybkości tutaj ten gruby. Pewnie, że na bardzo szybkości, ale nic tu nie widzę ciekawego. Dobra, pojdę tam. Spadamy dalej. Dobra, zobaczmy co tu doszło, a czego nie doszło. Musi być szybko, więc będzie szybko. To wygląda na śmieci. Opuścimy. Dobra, jest i podsumowanie, co to dorwałem. A zabawka dla dzieci, stwierdziłem polsko-angielski laptop. Wiecie, że dzieci, no wiecie jak jest z tymi dziećmi, trzy razy spadnie i nie będzie działał, więc nawet nie musi się włączać, bo to jest taki, wiecie, czemu się nie chce otworzyć, to jest taki, wiecie, on coś tam gra, coś tam mówi, coś tam. Też wziąłem Sanyo, także nie, też nie najgorzej. Taki struk, jakoś tak mi się spodobał, stwierdziłem, że fajne daty, fajny oldschoolowy struk, można zebrać, co skręcany śrubą rzymską, no fajne. O, jeszcze do wymiany ten, kurde, podobał mi się, mega, mega wielki ściągacz i tutaj brakuje tylko w nim jednej śruby, nie wiem czemu ktoś nie założył śruby, a wolał wyrzucić. Tutaj gwinty i ten wewnętrzny gwint też jest jak najbardziej ok. Tutaj trochę skrzywione, no jak to zazwyczaj bywa, prało się pewnie młotem, ale to, jako tako, tu tylko śrubę założyć i super ściągacz w tych pieniążkach, nie ma co marudzić, a ciężki 5 kg waży, także kawał ściągacza, no ale no żal przecież nie wziąć, prawda? No także za chwilę będzie druga część, bo jeszcze coś innego namaniłem. Tutaj jest druga część, tej chyba nie widzieliście, wieża Philipsa FP9400. Jeszcze tutaj z fajnym gramofonem. Tutaj jeszcze jest osłonka i igła też jest, także fajnie. Ja się cieszę bardzo z takiego skarbu. Nie sprawdzałem, bo dzisiaj nie ma czasu na sprawdzanie. Bo po prostu nie ma czasu na sprawdzanie. Tyle. Ale fajnie zrobili imitację, że są oddzielne. W sensie, że jest jeden plastik. Zrobili takie przetłoczenia, żeby nie było widać. Także to i za chwilę wam pokażę, co jest jeszcze na dole. No i kufer. Kufer, jak wiadomo, też wziąłem. Tu jeszcze była Celma, ale ją wyciągnąłem. Lutownica. O, to jest fajne. Takie fajne, małe, robione i madełko. Naprawdę fajne. To mi się strasznie spodobało. Nożyce do blachy, stalki, śruby, gwoździe. Tutaj są nowe śruby. Nakrętki nierdzewne. Zwykłe też, ale nierdzewne też są. Są to chyba głównie nierdzewne. Te, głównie nierdzewki, więc tylko się cieszyć. Tu było 45 zł chyba, coś takiego za to. Trochę to ważyło razem z tą skrzynią. Więc tylko się cieszyć, tak taniej niż wiecie, niż jechać i kupić w sklepie. Trochę chaotyczne to podsumowanie, trochę bez sprawdzań, ale dzisiaj tak musi być. Następny odcinek, nie, następny odcinek też pewnie będzie chaos, ale za jakiś czas wszystko się zmieni, także musicie jeszcze wybaczyć. No, musicie jeszcze troszkę wybaczyć. No, także tyle. Ja lecę, bo dzisiaj jest naprawdę ciężko.